Okej, jest tu parę nowych samochodów, których jeszcze nie badałem, więc. Weźmy sobie tego. Tego jestem ciekawy. Czy pojadę na Fortune Island? No jasne! Taki jest nasz cel teraz. Bierzemy sobie furę i jedziemy. Ładuje się furka. Już nie mogę się doczekać, kurde. Chcę tam zajechać już. Jej, ale dziwnie się jeździ. Ło, patrzcie. Patrzcie na zegary na dole. Co to jest? No weź zniknij ten speed trap, bo ludzie nie widzą. Czy to tam, czy to na dole tam pokazuje biegi, czy to obroty są? Aha. Myślałem, że to biegi się zmieniają. A biegi poprawnie się wyświetlają tam na dole, okej. A on tak jakby nie miał przyczepności w ogóle i 5 biegów ma tylko. Podnosi mu chyba śmiesznie koła, zobaczcie. Super. Śmieszny jest, ale jest jeszcze jeden taki, który już był w podstawowej wersji, nie? A on tak jakby mógł z piątki nawet ruszyć. Ja nie wiem, te biegi są chyba trochę za krótkie mimo wszystko. Zobaczcie, jak kończył mu się przy 200 km na godzinę, nie wiem czemu. On ma 1700 koni mechanicznych? Co? Da się go już tuningować tutaj? No! Co? Ej, patrzcie, on według tutaj, on gdzieś koło 400 km na godzinę będzie jeździł. Łe, to trzeba go stuningować. To jest dragster, tak? A to może dlatego nim się jechać nie da do przodu. W sensie skręcać, może tak. Ogarniemy sobie jeszcze tą furę. Zobaczymy, co ona potrafi. Jak dragster, to jest bugi. No ktoś tu napisał, napisał dragster. Hey, good to see you. Good to see ya. The rest is all sheer cliffs. Okay. Oh. Descent. Yeah. Spoko to wygląda. Ja chcę poduszkowcem. Ach, będę ramem jechał. Może być. Uuu. Na zielono się tu świeci. Jest hopka? Jest hopka, skaczemy. Ojej, tu jest dziura! Nie widziałem nic z daleka. Myślałem, że to jest taka duża hopka. Cip. Czemu ja chcę nitro tu włączyć? A, czekał na mnie, widziałem go na mapce. Tam będziemy drogą jechać. No, ciemno tutaj na tej wyspie trochę, co? Może dzień tutaj... Uuu! Dzień tutaj też jest, czy nie ma? Pieruny walo. Czy to jest ten nowy Urus? No gdzie się pchasz? Co za boty? Ciężarówka, ty. Zniszczone. Kozak mapa. No, taka... Totalnie nieprzyjazna, nie? Ciekawe, jaki będzie następny dodatek. What the fuck? Czy tutaj cały czas mapy jakoś będą się zmieniać na tych wyścigach? Ciekawy jestem. Na przykład jakieś drzewo spadnie, albo nie wiem, meteoryt? Dzień jest normalnie, ale na razie mamy noc, nie? Ale żebym wybrał moment. To jest Podlasie. Tak, może być właśnie, to może być Podlasie. Kurde, ja nie wiem, czy kto jest bardziej walnięty, ja czy wy. Evening. Sorry for the detour. How are we all doing?
There's a fast way into the port, but you may want to hold on. Czemu? Świetnie wyglądają efekty pioruna. Piorunująco wyglądają, nie? Efekty pioruna. Jak tam wczoraj na Tango Argentino? A, bardzo w porządku. Nowych kroków się uczyliśmy. Wyczerpująco odrobinkę. Poszedłem spać z zakwasami na nogach. I tutaj jest gdzieś jakiś wrak ukryty, tak? Dobrze rozumiem? O. A, chodzi o skrzynki. Dobra, tutaj jest gdzieś są ukryte rzeczy. Tak naprawdę nie wiem od czego zacząć. Może się przejdziemy po mapce po prostu. Dobra, czy jest tu Goliat? Się tak zastanawiam. Tutaj coś mamy. Musimy tam pojechać. To są jakieś takie chyba misje, nie? Ej, przejedźmy się, tutaj są... Oh shit, patrzcie jaka zona do driftu. Ja się tu przenoszę. O kurde, biorę jakąś moją ulubioną furę do driftu. Robimy drifting, to jest pierwsze co ja tu zrobię na tej mapie. Nie, tylko wielka strefa driftowa, człowieku. Dawaj tego huligana, dawaj. Ja tutaj mam takiego jednego ziomeczka. Cheap. Bierzemy go. Ops, ops. Dziękuję za momencik, zaraz przeczytam. Jestem teraz we flow. Nie mogę odpuszczać. Aj. Ach, prawie. Ja bym jeszcze to od dołu śmignął. Wydaje mi się, że od dołu będzie mi trochę lepiej tym samochodem, bo musiałem bardzo dużo hamować. Więc tak, mapka jest dosyć duża. Tylko nie ma tutaj zbyt wiele dróg, no nie? Przed chwilą sobie tutaj zjechaliśmy i to nie jest jakaś tam duża odległość. Ale tutaj, zobaczcie, są jacyś gracze. Jak będziemy sobie tworzyć jakąś traskę, to ja sobie tutaj coś utworzę, nie? Jakieś w ogóle zbocza, skoczmy stąd, zobaczymy co się stanie. Gdzieś spadam. Aha, dobra. Dosyć wysoko tu. Dobra, no to co, wracamy. Może ta zorza polarna będzie trochę oświetlać, co? Tu nie wjedziemy, chyba. Trzeba tam jakoś wjechać. Ja widziałem, że ktoś tam już stał na tej górze. Cud, jak przejdziesz wyścig ludzki. No nie taki cud, ja pokazywałem, jak przechodzić te wyścigi. Ja będę robił skill testy. Ty, bo nic nie widzę. O, dobra, gdzieś wjeżdżamy. Patrz, kurde, gdzie ja jestem? No, wjechałem chyba... Wjechałem tak dosyć wysoko. Idziemy dalej. Mam nadzieję, że się da gdzieś wjechać dalej. Tutaj nie.
Tutaj gdzieś się... O, tutaj można wjechać. Dobra. Dawaj wyścig do zorzy polarnej. Myśmy musieli jakąś mega hopkę zrobić, nie? I cyk, foteczka przy zorzy polarnej robimy. O, o! No dobra. Ty, bo tu ślisko. Ale fajnie to się od wody odbija tam, nie? Zerknijmy. He, spoko. Co to za cip-cip? To jest taki mój cip-cip, no. Tam na dole już jest droga. Ale myśmy na szczyt jeszcze nie wjechali. Myślę, że może być jakaś opcja, żeby to zrobić. Jedź, jedź! Jak nie ty, to kto? To jest dobry samochód do takich rzeczy. Cześć, szczyt jest gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że będzie możliwość. Stąd żeśmy chyba zjechali. Też nie. Tak? Może tu się gdzieś da wybić. Ej, tu na pewno zrobimy ten, jakiś wyścig, o ile... O, może tu jest jakiś już taki... Tylko kurde, ja nic nie widzę, jest noc. Chodźmy coś innego porobić, później się tu powspinamy. Ja nie wiem, co mam teraz, za co mam się wziąć. O, ale tu na pewno będzie wyścig, zobaczcie, jak jest genialnie. No, tu jest spoko. Czekajcie sobie, tylko... A! To na bok, żeby mi nie zasłaniało. To co to? Co to? Ty, bałwan z kamieni! Już nie ma bałwana z kamieni. A tutaj też są pory roku? Chyba są, nie? Ciekawe właśnie. No i dobra, jesteśmy w tym samym miejscu, co żeśmy byli na samym początku, czyli tam, gdzie zaczęliśmy driftowanie. Także mapka nie wydaje się taka duża, nie? Ona tutaj... Tak? Tutaj coś jest ciekawego. Pojedziemy sobie tam. Ale w linii prostej. Mamy terenowy samochód, więc... O, ja już wiem, jaki my wyścig zrobimy. Panie czarodzieju. To nie będzie łatwy wyścig. Pięknie. I trzy gwiazdki wbiję na jakimś radarze. Wow. Wow, wow, wow. Dobra, co my tu mamy? Czy to jest płycizna? Jakiś kamper tam był. No i to jest w zasadzie koniec mapki już, nie? Prawie że. Także nie jest ona naprawdę jakaś tam bardzo duża. Tu jeszcze jakieś są tereny różne. Ja tego nic nie widzę, bo jest ciemno. Dobra, robi się powoli poranek. I do wody. Także to jest ten. Sosny jak w Smoleńsku. Nie no, w Smoleńsku chyba twardsze były. Tamta góra, co tak wystaje, jest bardzo duża, ale po drugiej stronie jest jakaś inna. A tutaj, nie? Zobaczmy, co to jest. Wow! A tam można wjechać. To już widzę na mapce, że tam jest jakiś ten, jakiś wjazd. O, tutaj też na pewno zrobimy wyścig. Oje. No, ciekawa jest ta mapka. Nie jest jakaś duża, ale jest ciekawa. O, i tutaj mamy szutr. To może ja na szutr mam inny samochód offroadowy. Weźmy sobie... O, wiem, co weźmiemy. Weźmiemy sobie Hondę. To jest moja fura. Już zmieniamy czajnik, spokojnie.
Zawracamy. Tu można podjechać pod tą wielką górę. Zobaczymy, czy tam się da zrobić jakieś fajne zdjęcie. Ktoś mi więcej kasy, to rów zagadki. Wiem o tym o tych zagadkach. Na pewno będziemy je sobie robić. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. O, tu będzie fajny jakiś wyścig, coś tak czuję. Na końcu nawrotka, nie? Z czajnika przeszedł na popcornowca, tak? Popcornowca. Tu jest hopka. No, tu się pewnie odblokuje hopka później jakaś. Czy to jest wysoka? Dronujmy. Właśnie, jakiego drona polecacie? Ja się tak rozglądam teraz za DJI Mavic Air. Myślicie, że to dobry dron? Chcielibyście, żebym przetestował? A właśnie, na moim drugim kanale Ludzkie Rzeczy będę montował zasilacz do tego komputera, na którym gram teraz. Będę montował nowy, bo ten co mam mi zaczął buczeć i boję się, że mi niedługo spali wszystkie podzespoły. Wobec tego będę robił taką instalację, może live zrobię na tych drugim kanale Ludzkie Rzeczy. No, ten DJI Mavic Air jest fajny, bo można nim wszędzie wlecieć, nie? Nie trzeba mieć uprawnień, w sensie prawie wszędzie, tam gdzie jest lotnisko, to wiadomo, że nim nie można wlecieć. Takie zakazane miejsca, ale tak. Skoczyć mam, dobra, w sumie. Chciałem tu poszutrować jeszcze w dół, ale... Siema wszystkim, co dopiero wpadli. I ho! Ty patrz! Widzicie, co tam jest? Tam jest tabliczka! Trzeba to jakoś fajnie wskoczyć. Gdzie to jest? Widzicie to? No nie, no to są jakieś jaja. Jak mamy to powracanie włączone, to będzie chyba łatwo. Na lewo przy kamieniu skacz. Tutaj? Nie, no tutaj chyba nie. Dobra, spróbuję. O! Pięknie! Kurde! Za trzecim razem chyba, nie? Elegancko. Dobra, jedźmy pod tą górę tam. Bo tam chyba można się gdzieś powspinać fajnie. Zobaczymy. Siema wszystkim. Skąd mam tyle kasy w Forza Horizon 4? Ile ja mam kasy? Mam mało. Siema, Malkor. Mam mało kasy, ale zaraz zobaczycie, że będę miał więcej, bo sprzedałem Hypersporta, za którego nie mogę odebrać hajsu, bo się cały czas wczytuje, więc będę musiał wejść chyba do Co Horizon Centrum i sobie odebrać, ale spoko. Jedziemy teraz pod tą wielką górę, bo chyba tam się też jakoś da powspinać. Biedna ta Honda po tych wertepach musi jeździć. A ponoć właśnie twórcy mają wprowadzić jakieś niszczenie się samochodów. Nie wiem dokładnie, co to będzie. Ale coś tam miało być takiego w Fordzie nowego. Ej, czy tam się da podjechać? Tam jest naprawdę stromo. Tak, wiem, Malkor. Już tutaj to ogarnęliśmy. Dlaczego masz taką rejestrację? Wczoraj widz na streamie odgadł jedną rzecz i postanowiłem sobie zrobić jego rejestrację jako nick. Jego nick jako rejestrację, a może tak. Oj, Honda tutaj chyba nie podjedzie. Dobra, jak tutaj? No tu są same skały, ciężko będzie tam się wbić, nie? Chociaż... Nie,
Tu nie wbijemy. Tutaj. Tutaj też chyba są wszędzie skały dookoła, nie? Także ciężko będzie. Trzeba Fordem Transitem. A tutaj? Co tu jest? Jakaś... O! O! Zresetowało mi furę. Widzieliście? Tam była jakaś szczelina. Nie mogę tam wjechać i mi furkę pojawiło na zboczu. Może tutaj trzeba zaatakować gdzieś. Ole hopka, kurde. Jaki klif, nie? Tu można sobie fajnie porajdować, w sensie... Jest niebezpiecznie, nie? Zobaczmy tutaj. Może jakaś jaskinia będzie czy coś. Pilem spróbuj, na pewno się uda. Nie, no bo tam chodzi o to, że w ogóle pojazd resetuje. O, tutaj nawet resetuje, bez sensu. Zrób manewr chip i wjedziesz. No, tutaj chyba nie... Tutaj góry nie zaatakujemy. Ale w ogóle jakie tu klify są. Zobaczcie sobie. Dawaj drona. Kurde, jak tu wysoko. Jezu. Ty, dronem dawaj tam. Może dronem tutaj gdzieś odkryjemy jakąś akcję. To było zajebiste. Gaszenie, odpalanie i gaszenie. Odpalanie i gaszenie samochodów. A, wiem o co ci chodzi. Kurde, przed chwilą skojarzyłem z pożarem. Za dużo GTA gram. No, to może by był fajny element. Znaczy, z tego co wiem, to... Czy takie coś nie było czasami w trójce? Znaczy, nie można było tego zrobić ręcznie, ale chyba... O. Nawet drona resetuje, patrzcie, ale beka. Skok z klifu? Dobra. Huh. O, ty. Już myślałem, że można wylądować, ale jednak zresetowało pojazd. Tak mniej więcej wygląda ta mapka. Moim zdaniem ciekawie, nie? Na pewno dużo rzeczy można będzie tutaj zrobić, jak sobie poodkrywamy.